Witam Was ponownie. Dzisiaj Wam pokażę Dark Orbit, jak zacząć. Na początku oczywiście pojawimy się w tutorialu, każdy wie jak go przejść, spokojnie poinstruują Was i po przejściu tutoriala wylądujecie w tej bazie. Oczywiście jeśli jesteście w Ejcach, tak? W innych firmach, oczywiście też w bazie na odpowiednio na 1-1 albo 3-1. W każdym razie podlatujemy sobie tutaj do stacji z misjami. I tutaj w pierwszym przedziale, normalne misje, będzie nam się wyświetlała tylko jedna misja, którą możemy aktualnie zrobić. To są misje początkowe. Po kolei sobie wszystkie będziemy robić. Jedną zrobimy, wracamy, robimy drugą i tak dalej. Jak zrobimy już wszystkie, to dostaniemy tam w sumie jakieś lasery, LF3, dostaniemy jakiś napęd, osłonkę i lepszy statek, tak? Na początku, żeby dobrze wystartować, to trzeba albo o kogoś poprosić, żeby nam dał kasę. 5 milionów, tak? Można dać od razu. Widzicie, licytacja jest Leonek. Bardzo dobry początkowy statek. I teraz patrzcie w historię. Ustawię sobie od razu filtr na statki. Akurat ktoś przepłacił ostro. Ale słuchajcie, popatrzymy dalej. Leonek za 40 tysięcy poszedł, tak? Tutaj nikt nie kupił Leonka nawet. Za 400 tysięcy. Za 20 tysięcy. I patrzcie, na początku wchodzimy sobie tutaj w aukcję. Licytujemy sobie Leonka właśnie za takie śmieszne pieniądze. I na start mamy już podwójny damage. I potem sobie robimy jakieś misje. Nie misje, co tam można zrobić. Chodzi o to, żeby na start jak najszybciej zrobić sobie dobry damage. Taki właśnie na te początkowe alieny, prawda? Ten alien ma ile tam? 1600 HP? Zrobicie się na Leonku. 6 laserów macie na statku. Plus drony, tak? Na start dostaniemy jednego drona z tych misji początkowych. Czyli mamy 6 laserów na statku, które biją podwójnie. I powiedzmy ten jeden dron można sobie kupić tam jeszcze powiedzmy 2-3 na start. Są tanie tam po 100-200 tysięcy, tak? Jeśli ktoś nam tylko udzieli tej kasy. Jeśli nie, to po prostu kupujemy sobie ten statek. Właśnie za te 20-40 tysięcy kredytów, bo to jest nic. I możemy sobie już latać i na rakietkę ściągać sobie taką lordakię, nie? Mamy podwójny damage także z rakiety. Ja gram na swoim koncie, oczywiście mogłem założyć nowe. O, przepraszam. O, widzicie. Jaki damage z rakiety, która wali 2000. No, oczywiście ja mam tam Seprom, nie? Jak widać w rakietach. Ale to Seprom daje plus 60%, tak? Czyli normalnie byśmy bili prawie 4000 z tej rakiety. Czyli taka lordakia może zejść już na taką rakietę. Astrogunner na pewno. A rakietka tania 500 kredytów. No i tak możemy sobie ponabijać tutaj te wszystkie misje porobić na drugiej mapie. A potem jak już mamy parę laserów, polecam na start lasery z LF2 za 250 tysięcy kredytów. Oczywiście w broń. I to jest ten laser. Wstawimy sobie takich 6 na statek i już na Leonku jest damage 1200 z samego statku, tak? Jeszcze plus drony. No to jest na początek bardzo dużo. A ile to będzie nas kosztowało? Jeśli weźmiemy sobie właśnie ten statek, to powiedzmy 100 tysięcy kredytów na aukcji plus 6 razy ten, to jest 1 700 000, tak? I już mamy damage rzędu 1300 jeszcze z dronu. No i plus rakiety ostatni mecz, tak? Jeśli oczywiście nikt ze znajomych nie pożyczy nam tych 5 milionów, no pożyczy. 5 milionów to jest dla ludzi, którzy grają już dłużej, to jest po prostu 3 minuty roboty, tak? Dlatego warto mieć kogoś znajomego, który po prostu przyjmie nas do klanu i da nam te 5 milionów. Jeśli nie, możecie się do mnie zgłosić też, mogę wam te 5 milionów przelać, dla mnie to nie jest problem. A jeśli naprawdę
nikt by wam nie chciał dać, a nie chcecie mnie prosić, albo gracie na innym serwerze, no to Leonek i chwilka bicia, parę misji porobicie i na pewno będzie trochę kasy. Zawsze można te codzienne też porobić, to tam jest trochę Uridium, nie? Tutaj macie na początku takie łatwiutkie misje. No widzicie, 70 tysięcy kredytów za zniszczenie 5 mordonów i jednego bossa. To jest chwila, moment, nie? Albo na przykład 70 tysięcy za 6 lordaki, 4 mordony i 6 Simonów. No to jest chwila, moment, na Leonku parę rakietek i pach, pach, nie ma tego. A akurat zdobędziecie trochę kasy i będzie na te wszystkie lasery. Potem można sobie zacząć drony kupować. Na początku myślę, że najlepiej sobie kupić właśnie te LF2 i kupić sobie tak do 4 flaksów. Flaksy oczywiście wam pokażę. Flaksy, a już nie mogę kupić, przepraszam. Flaksy to są te drony z jednym slotem. Ja akurat, widzicie, mam wszystkie Irysy i Apisa i Zeusa. A można kupić sobie normalnie 8 flaksów. Oczywiście dalsze flaksy się nie opłacają, bo pierwszy kosztuje 100, drugi 200, trzeci 400, czwarty już 800 tysięcy. Dlatego te, mówię, 4 pierwsze to jeszcze się w miarę opłacają dla początkującej osoby. Do każdego kupimy sobie LF2 i będzie dobrze. Potem, jak już mamy trochę więcej kasy znowu, to można się pokusić o generatory. I teraz na początku w Leonku się mieści 6 generatorów, tak? Czyli ja bym kupił sobie na początek te, co dają plus 7 prędkość, 7, znaczy 6 razy ten generator. I mając już 6 takich generatorów, będziemy trochę dużo szybciej latać, a w międzyczasie możemy sobie zacząć już zbierać na te lepsze generatory. One chodzą mniej więcej po 5 milionów na handlu, dlatego to wyjdzie nam koszt 300 tysięcy. I będziemy mieli już od razu jakąś prędkość, że nie zawsze zwiejemy oczywiście, ale większość razy. A potem już sobie wylicytujecie. Kolejna rzecz właśnie, którą powinniście kupić, to już sobie kupić właśnie te generatory. No i w międzyczasie można by zainwestować też w osłonki. Polecam na start te za kredyty też, ale nie te. Te dają 4000 tylko mocy. Więcej pochłaniają, tak, no ale co nam da, jeśli my prawie osłon nie mamy, większe pochłanianie, i tak osłony zejdą i tak. Więc lepiej sobie kupić tą mocniejszą osłonkę, co daje 5000, trochę mniej pochłania, ale spokojnie. A no tak, jeszcze zapomniałem o najważniejszym. Zanim sobie zaczniecie kupować te generatory i w ogóle to wszystko, to po tym, jak już wyposażycie waszego Leonka, albo nawet wcześniej, znaczy pierw Leonka kupcie na pewno, i potem zanim kupicie sobie te wszystkie LF2, jeśli wam ktoś nie wypłaci, czyli sami zbieracie, to pierw sobie kupcie tego bota naprawiającego, bot naprawiający 4. Patrzcie, też tanio, 200 tysięcy chodzi, tak? No pewnie tam do 500 podbijają maksymalnie. Parę misyjek macie bota, będziecie się szybko naprawiać naprawdę, bo na start z takim syfem, tym pierwszym robotem, to masakrycznie można się nawet z 5 minut naprawiać. A tym to pyk pyk, już będziecie gotowi. Dobrze, to teraz jak już macie Leonka, macie już laserki w dronach, parę dronów macie. Co dalej? Mamy już drona naprawiającego. To można by sobie kupić formację. Jeśli latamy teraz na tej mapie 2-4, i oczywiście na początku największy damage z rakiet robimy na Leonku. W sumie, o, jakiś gościu. Weź się odczep, bo nagrywam filma. No nie chcesz? Dobra. No i wam pokażę. Teraz z rakiety mamy kilka razy większy damage, prawda? No, uciek. Dobra. Normalnie z rakietki
chwila tutaj. I z tego najmocniejszy wam pokażę. Ile walnąłem? 16 tysięcy, tak? I teraz formacja. No, już walnąłem 25 prawie. Oczywiście ta formacja jest za 100 tysięcy iridium, ale można sobie kupić tą formację strzały i ona daje plus 20% damage z rakiet. Z laserów nam odejmuje 3, co prawda, ale jeśli bijemy te 1300, czy tam powiedzmy maksymalnie 1500, jak już sobie pokupujemy te drony, czy tam 1600 i mamy wszystkie wyposażone, z 1600 3% to będzie jakieś 50 damage'a mniej, tak? A z rakiety plus 20%, to jak bijemy z tej rakiety 4000, to plus 20% to jest aż 800. Czyli opłaca się. Na początku mamy jeszcze premium, czyli rakiety wylatują dwa razy szybciej. Ja akurat teraz nie mam premki, ale dwa razy szybciej, czyli jednocześnie, znaczy prawie jednocześnie jak strzelamy. Jeszcze wystarczy kupić sobie item, zaraz wam pokażę, żeby szybciej nawalać z rakiet. To jest taki item, który podwaja nam prędkość strzelania z rakiet. To wtedy już 4 razy szybciej nawalamy. To jest automat, to też się przydaje. To jest automatycznie, czyli nie musimy cały czas naciskać spacji, żeby te rakiety wyrzucić. A teraz... O, turbo rakietowe. Podwaja prędkość rakiet. I też tanio, widzicie? Czyli jeśli kogoś poprosimy o te 5 milionów, to zdążymy się wyposażyć i w te drony, i w LF2, i kupimy sobie Leonka. Na dodatek kupimy sobie jeszcze parę dodatków, nie? Czyli tego drona naprawiającego, turbo rakiety i bym kupił jeszcze akurat tego raczej nie kupimy, ale kupiłbym sobie jeszcze to. Automatyczne rakiety. No, oczywiście ten slot trzeba mieć, po prostu trzeba go mieć. Jak najszybciej razy na to zbierać i potem sobie władować właśnie te wszystkie dodatki. No i potem z rakietki mamy coraz większy damage. Wystarczy sobie kupić tą formację, wystarczy sobie kupić te podwójne rakiety, mamy premium, szybko nawalamy z rakiet, duży damage i to jest bardzo dobre na start. Potem, jeśli chcecie jeszcze większy, to proponuję sobie nazbierać trochę tych pomarańczowych, czyli promerium, i powrzucać je tutaj, przeciągnąć i wrzucić w rakiety i wtedy będziemy mieli plus 30% z rakiety, to jeszcze. Po prostu taki damage na start to... No, chyba wiecie o co chodzi. Dobrze, to ja przelecę się kawałek znowu. A tutaj w międzyczasie powiem wam tak, że profil pilota, tak? Na początek to profil pilota jest po prostu beznadziejny. Dlaczego? Bo dodaje tak naprawdę wszystkiego procentowo. Jeśli my mamy prawie nic, to procentowo to dalej jest prawie nic. Składajcie na początku, nie ładujcie w ogóle iridium właśnie w CDD, czyli w profil pilota na start. W ogóle zero. Zbieracie go po prostu z bonusów dziennych i z darmowych energii, które wam się tam czasem trafią. I wyklikacie sobie tutaj w Galaxy Gates. Nie władujcie w to kasy w ogóle, bo to jest strata na początek. Na początek już za te iridium to już lepiej sobie kupić jakąś LF3 po prostu, żeby mieć większy damage. Jak największy damage starajcie się mieć na start. A to się nie opłaca naprawdę. Kupicie sobie jedno PP za te uri, co macie na start, byście mieli plus 5000 zdrowia, znaczy HP. I co to wam da? No prawie nic wam to nie da. A zobaczcie na aukcji, ile kosztuje jedna LF3. Gdzie one są? Gdzieś tutaj. O! Teraz akurat stoi po tyle, ale to jest nic, to jest dopiero początek... A nie, końcówka aukcji, przepraszam. Ale wszyscy i tak stawiają na samą, znaczy na ostatnią minutę. Teraz tak, broń. Milionów ktoś postawił.
O, tu jakoś niżej 17, a tutaj 20, proszę. 28. No i tak mniej więcej chodzi właśnie po 25 do 35. I powiedzcie mi, skąd macie mieć taką kasę na start? No nie ma szans, żeby mieć tyle. Nikt wam nawet nie wypłaci tyle, bo jest ograniczenie do 5 milionów w klanie dla wypłaty dla nowego członka. Nie nazbieracie tyle nawet w pierwszy tydzień, chyba że będziecie się dzielić dzień i noc. Dlatego macie te 10 tysięcy uhri, możecie sobie w jednego zainwestować, potem sobie nazbieracie na drugiego, trzeciego, kupcie sobie takich z 5 na start, jeśli możecie, i to wam dużo pomoże. Potem mówię, im więcej damage na start macie, tym lepiej będzie się wam grało. Ale Onek ma to do siebie, że właśnie na tych pierwszych 4 mapach, czyli już wam pokazuję, mapa 2-1, 2-2, 2-3 i 2-4. Oczywiście odpowiednio, jeśli jesteśmy we wru, to 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, albo tak samo w MMO, to na tych mapach macie na lonku kilka razy większe HP, chyba trzykrotnie nawet. Macie 2 razy więcej osłon na statku, czyli te 6 osłon jest pomnożone dwukrotnie, i 2 razy większy damage z rakiety i z lasera. A oczywiście z tych rzeczy, co są na statku, bo drony się liczą już oddzielnie. Leonek to jest po prostu mistrzostwo na start. I taki tani. Więc LF trójki, LF dwójki, jeśli nie macie na LF trójki, uzbrajamy się i po prostu zbieramy. Robimy misje, zbieramy PD, zbieramy kredyty, licytujemy sobie coraz lepsze rzeczy. Pamiętajcie, że jeśli uzbroicie się już w te LF dwójki na maksa, będziecie mieli ten dron naprawiający, będziecie mieli jakieś dodatki i te podstawowe już napędy, wtedy spróbujcie jak najszybciej zdobyć kasę na full napęd, bo to bardzo dużo pomaga. Jeśli ktoś nas goni z przeciwnej firmy, damy radę ucieknąć na full napędzie. Na full osłonkach nie damy rady, bo i tak nas ściągnie, i tak, bo nie dolecimy po prostu. Potem sobie kupujecie jakieś lasery lepsze. No co ja gadam, przepraszam. Macie full napęd, te LF dwójki, to potem staracie się kupić sobie lepsze osłony, czyli te za 128 wyposażyć się. No i potem, jak już mamy ten podstawowy zestaw, no to już można licytować sobie te lepsze rzeczy, czyli proponuję LF trójki, ewentualnie irysy. Chociaż irysy, tak średnio powiem, bo dużo można pękać na start, dużo ludzi po prostu będzie was na strzała ściągać. Dlatego lepiej sobie LF trójki policytować trochę. Będziesz miał 10, wtedy sobie zacznij licytować irysy. Zawsze jest dobrze mieć kogoś, kto nam pomoże. Zawołacie mnie, zawołacie powiedzmy takiego faceta, nie, jeśli macie w znajomych, on wam pomoże i w ciągu godziny, w ciągu 2 godzin będziecie mieli Leonka dobrze wyposażonego, już będziecie mogli sami latać. Naprawdę. Wystarczy zabić parę bossów Sibelonów, za każdego jest 400 tysięcy kredytów, a to takiemu facetowi zajmie to godzinę. I będziecie naprawdę mogli już sobie sami potem latać, bić. I bardzo polecam robienie misji. Misje dają dużo doświadczenia i dają dużo właśnie kredytów. Z Iridium jest trochę gorzej. No, ale co poradzić. Widzicie teraz, jakie już mam Leonka. A będę z jedynki bił. To z tych rakietek, jak już jestem trochę poulepszany, mam tą formację, to z tych rakietek bije prawie 30 tysięcy. I to jest bardzo dużo, tak? Starajcie się po prostu ulepszać. No i co? To tyle chyba na start mogę powiedzieć. A, jeszcze można by zajrzeć w Skylab. Ach, raczej przeżyję. W Skylabie tak, mamy po kolei 3 moduły podstawowe, które produkują nam Promerium, Endrium i Terbium. A, czekajcie, już dobiję tego syfa.
Dobra. Mamy tutaj trzy podstawowe moduły, jak mówiłem. Moduł słoneczny, który produkuje nam energię. Każdy moduł jakoś tam energię zużywa. Trzeba go rozwijać, żeby po prostu nam starczyło energii na wszystko. Tutaj mamy kolejny, który nam produkuje te różowe, zielone, pomarańczowe, a nie będę mówił nazwami, bo bez sensu. No i ksenomit oczywiście, który jest bezpośrednio potrzebny do produkcji pomarańczych. I seprom. I tak, na początku ulepszamy sobie po kolei wszystko na pierwszy level. Oprócz sepromu. Jeśli już mamy wszystko na pierwszy level, zaczynamy sobie wysyłać te pomarańczowe na statek. Wysyłaj się w ten sposób, że tutaj teraz nie mam, kurczę. Jest tabelka i wpisujemy sobie wartość i po prostu klikamy wyślij. Oczywiście możemy wysłać sobie tyle, ile mamy akurat miejsca w ładowni, nie? Czyli akurat mam 1000, czyli mogę sobie wysłać ten 1000. Oczywiście minus to, co już mam załadowane. Czyli akurat 988 bym mógł maksymalnie wysłać. Potem to możemy sprzedawać oczywiście, czekajcie, pokażę wam. Albo jeśli mamy moduł drona handlowego. A to gówniak. No, padaj. Bum. Dobra. Jeśli mamy drona handlowego, możemy w nim od razu sprzedawać. Dostaje się go za bardzo łatwiutką misję, która polega na właśnie ulepszeniu chyba tego, co produkuje właśnie brązowe kamolce na pierwszy poziom. I mamy 100 razy, możemy po prostu wejść w to i sprzedać wszystko, co mamy. Można też przez peta sprzedawać, ale peta nie macie. Trzeba mieć odpowiedni mechanizm. I można też sprzedawać właśnie na 2-1. Bardzo się opłaca sprzedawać właśnie surowce ze Skylabu. Patrzcie, na przykład zniszczyli nas. Jesteśmy na bazie. I wysłaliśmy sobie wczoraj surowce. Klikamy sobie Skylab, przychodzą nam. Podjeżdżamy sobie właśnie do tego, do modułu sprzedaży. I tam powiedzmy 1000 sobie wysłaliśmy. Na początek dostaniemy 500 tysięcy kredytów. To jest dużo. Na początek, tak? Widzicie, tutaj klikamy sobie, co, jak coś mamy, to po prostu sprzedajemy. Dobrze. Potem wszystko ma maksymalny 20 poziom. Na początku w ogóle tej rafinerii ze promu nie ruszajcie. Ulepszajcie sobie wszystko oprócz tego. Musicie zawsze mieć moduł podstawowy na najwyższym poziomie. W sensie wyższym od wszystkiego innego. Bo moduł podstawowy definiuje nam maksymalny poziom innych rzeczy. Czyli jeśli tu mam moduł podstawowy na 5, to maksymalnie wszystko inne mogą mieć na 5, nie wyżej. Dlatego to zawsze pierwsze trzeba ulepszać. Moduł magazynowy najlepiej sobie jak najszybciej na maksa go ulepszyć, żeby nam się to wszystko po prostu mieściło. Bo jak się nie mieści, to po prostu przepada. I kolejna rzecz to wysyłanie. Jeśli mamy premium, to 1000 wysyła nam się na godzinę. Czyli na początku mamy to premium, czyli co godzinę możemy sobie 1000 surowców wysłać. I ulepszajcie sobie jak najszybciej, żeby wam się dużo tych pomarańczowych robiło, bo z tego będzie strasznie dużo pieniędzy. Tutaj fabryka high-tech. No, można by sobie zrobić. To kosztuje tylko 20 tysięcy kredytów. Precyzja rakiet. Odpalamy ją tutaj, pokazuję wam już. Właśnie w przedmioty high-tech. Klikamy i odpala nam się precyzja rakiet. Przez 15 minut wszystkie nasze rakiety mają 100% celność. Jeśli macie już ten te CPU, które wam przyspiesza rakiety i sobie latacie właśnie Leonkiem, to polecam, możecie sobie kupić. Będziecie mieli 100% celność z rakietek, co wam się bardzo przyda. No to chyba wszystko na start, co można powiedzieć. Dalej to już wiadomo, jak już wyjdziemy sobie z tych map startowych, wbijecie tutaj 12 level, to
trzeba kupić golca, naładować go znowu LF dwójkami, LF trójkami, na co was tam stać. I co? No i napędy trzeba pokupować i lecieć na drugą galę, bić duże kryśki po prostu, za nie jest dużo kasy. Galaxy Gates, to jeszcze można powiedzieć słowo o tym. W Galaxy Gates... O, chwila. Można sobie zebrać darmowe energie za Palladium, który jest na piratach, czyli na razie nie za bardzo dla początkujących. Ale też ze skrzynek bonusowych wypada darmowa energia. No i za nią można składać sobie różne wrota, jak widać. Na początku nie starajcie się tego złożyć po prostu. Dopiero składajcie to, jak macie już full napędy. Powiedzmy osłon 100 tysięcy. I macie damage'a 3000 przynajmniej. Wtedy możecie się zacząć zabrać za składanie wrót. Bo na początku one naprawdę nie są łatwe. Potem to jest banał. Ale na początku stracicie po prostu tylko czas. I nie napalajcie się na te statki typu Aegis. Albo Citadel, albo Spearhead. One na początku są beznadziejne. Na początku dobrze jest mieć właśnie Leonka, a potem Goliata. Bo Goliat ma największy damage z laserów, który jest potrzebny na drugiej gali. A Aegisa, Citadela i Spearheada kupuje się, jak już się ma naprawdę dobre konto. Aegisa można kupić, dużo osób kupowało go, ale po co marnować tyle pieniędzy na start? Dobra, będziecie się szybko naprawiać, będziecie mogli cały czas bić. No i co? Tą kasę, którą wyłożycie na to, żeby go kupić, byście sobie kupili tyle laserów, żebyście mieli podwójny damage. Dlatego naprawdę nie opłaca się. Na start oczywiście. Potem jak najbardziej. I pet, no pet. Co można o pecie powiedzieć? Na start też nie opłaca się go kupować. Dopiero jak macie właśnie to konto 3000 damage'a, to wtedy się opłaca go kupować. I trzeba, niestety trzeba go wyekspić. On też zbiera level do poziomu 15, jak widać. On po kolei rośnie. Można mu coraz więcej laserów wkładać, coraz więcej osłon, jakieś tam protokoły, a pierdoły. Na razie to wam nie jest niepotrzebne. Tyle co na start, co wam powiedziałem. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie. Dziękuję za uwagę.